Korzystając z okazji, że jestem w gabinecie urologicznym, pokażę Wam, jak taki gabinet wygląda. Jeżeli nikt z Was jeszcze nie był u urologa, może się boi, czegoś obawia, że coś w tym gabinecie będzie strasznego, no to pokażę Wam, jak taki gabinet wygląda. Normalna leżanka, tutaj komputer, krzesło, zawsze siedzi miły, uśmiechnięty urolog albo pani urolog, która chętnie pomoże. Tutaj mają taki podstawowy zestaw, no oczywiście pudełko na strzykawki, lignokainę, którą często używają do zakładania cewnika, ale no nie każdy, kto idzie do urologa, to od razu ma cewnik, także się nie obawiajcie, tylko to są w jakichś tam wyjątkowych sytuacjach, na przykład zatrzymanie moczu, czy wyjęcie, wymiana cewnika po operacji, także nie każdego to dotyczy. Wazelina do badania per rectum. Ja jako fizjoterapeuta też takiej wazeliny używam, no i ewentualnie jakieś strzykawki, igiełki, takie standardowe wyposażenie. Natomiast co ja robię w takim gabinecie? Ja przyjmuję pacjentów po usunięciu prostaty. Ci pacjenci cierpią na problem z nietrzymaniem moczu i poświęcamy tu godzinkę na to, żeby nauczyć ich ćwiczeń mięśni na miednicy. Jest to niezwykle trudne, jak się tego nie wytłumaczy po ludzku, więc poświęcamy na to czas, tłumaczymy krok po kroku, pacjenci trzymają rękę na kroczu, czują, jak te mięśnie pracują. Potem umieją to powtórzyć w domu i w ten sposób sobie radzimy. Jeżeli macie jakieś opory przed pójściem do urologa, zobaczcie, nic strasznego.